Iwona Krzyżak. Podsumowanie roku. Właściwie dzisiaj kończymy. Jesteśmy w grudniu. Z nami Ola Braciszewska. Witam serdecznie. Mały biały domek. Mały biały domek, który przez dłuższy czas stał pusty. Później stał się miejscem, w którym bezpieczną przystań znaleźli uchodźcy. No i wydawało się, że udało się znaleźć dla niego cel, ponieważ przypomnijmy tę historię, ten dom został wykupiony przez miasto od mieszkańców Konina. Tam miała przebiegać rozbudowywana Kleczewska, ale ostatecznie te plany gdzieś tam na etapie projektowania się zmieniły, domek pozostał, mieszkańcy się zdążyli wyprowadzić, a ten dom pozostał przy ulicy Kleczewskiej. I tak sobie stał i tak był dewastowany przez jakiś czas, aż pojawiła się fundacja, która wyremontowała ten budynek i tam stworzono właśnie miejsce dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Próbowaliśmy dowiedzieć się już wtedy, co będzie później, ponieważ Bartek Skonieczny, który przygotowywał pierwszy materiał na ten temat, dowiedział się, że przez pół roku będą mogli tylko tam obywatele Ukrainy mieszkać. No i zastanawialiśmy się również w redakcji, co będzie dalej. Wtedy magistrat nie odpowiadał na to pytanie, ale zauważyłam, że w tym domku no, nic się nie dzieje od jakiegoś czasu. No i okazało się, że te pół roku już minęło. Ten czas tak szybko leci, że okazało się, że pół roku już minęło i faktycznie uchodźców wojennych z Ukrainy już tam nie ma. No i miasto odpowiedziało nam, że póki co nikt tam nie mieszka. Są pomysły na wykorzystanie tego budynku, ale... Ale nie podzielono się no, tymi pomysłami nie udało z nami. Nam się dowiedzieć, jakie są to pomysły. Są jakieś 3 warianty brane pod uwagę. Mam nadzieję, że po nowym roku dowiemy się, jakie. No to będziemy na pewno tej sprawy pilnować, bo budynek jest, tak przynajmniej wygląda gołym okiem, ja tam nigdy w środku nie byłam, ale wygląda atrakcyjnie. To jest naprawdę bardzo sympatyczny, urokliwy budynek. Tak, to jest, no jest wyremontowany, więc szkoda by było, żeby stał i marniał, zwłaszcza, że mamy problemy lokalowe w mieście, to jest jedna rzecz, a druga, no też mówimy o potrzebie wykorzystania i poszukiwania miejsc dla seniorów, dla osób starszych, więc być może w tę stronę gdzieś można by było poszukać coś, tutaj pomyśleć, żeby to było wykorzystywane na jakieś cele społeczne dla mieszkańców. Bo kulturalnych miejsc trochę mamy, a być może w tę stronę społeczną pójść i tak wykorzystać ten budynek, bo faktycznie no szkoda, żeby stał i żeby tam nic się nie działo. Do tej sprawy będziemy z pewnością wracać, ale w związku z tym, że to ostatnie wydanie podsumowania roku, no co będziemy życzyły Państwu? Lepszego roku? Może lepszego, tak? Lepszego. Lepszego. Lepszego dla nas spokojniejszego. Wszystkich. Spokojniejszego. I może radośniejszego. Mniej emocji. I żebyśmy może w tym przyszłym roku trochę życzliwie jednak na siebie patrzyli. Zobaczymy, czy to się uda, bo mamy przecież przed sobą wybory samorządowe. No więc tej życzliwości sobie życzmy. Do usłyszenia, do zobaczenia.